Miasto Poznań i Estrada Poznańska prezentują słuchowisko Teatru Fuzja Zapomniany Prezent. Gdzieś daleko, daleko, naprawdę daleko. Nikt nie wie tak naprawdę gdzie. W świątecznej fabryce w pocie czoła pracują elfy. Uruchomić maszynę! Wszystko gotowe! Możemy zaczynać! Chodził w świąteczny czas, elfi w kafek widać las. Chodził po skokach dróg, most prezentów mija wróg. Traciak, w elfach moc, świąteczna przyszła noc. Traciak, spełniamy sen i wołaj w sanie siada fren. Ho! Siu! Dobra, elfy, ładujemy ostatnie prezenty i fajran. Dzwoneczek, sopelek, wybierzecie klocki, samochodziki, puzzle, piłki, skakanki i wszystkie te pudełeczka po lewej stronie. Bucik. Bucik? Bucik! Tak jest, szefie. Dawaj z tą szuflą. Się robi, szefie. Iskierek, zbieraj ostatnie cuksy, bomboniery, czekolady i lizaki i dawaj z nimi na sanie. Święty nie będzie czekał całą noc. No, to do roboty. Podkasamy czapy i działamy. Tak jest, szefie elfie. Robi się. Ola, ola. Ej, wy. Ostrożnie. Mówiłem, że w tych pudłach są bajeczne świecidełka. Ostrożnie, no. Trzeba je obłożyć śnieżnym puchem. Czekajcie, pokażę wam. Chodzi o to, że... Halo? Halo? No jeszcze ja! Elfy? Czy elfy mnie słyszą? Jeszcze ja? No leżę tutaj na dole. Na dole. Taki kwadratowy, czerwony z zieloną wstążką, lewy narożnik lekko wgnieciony. Ale poza tym, nówka sztuka nieśmigana. Nie wierzę. Czyżbym drugi rok z rzędu został pominięty? Tak samo było rok temu. Wstążki i papiery latały pod sufit, elfy krzątały się to tu, to tam. A! I nawet sam Mikołaj czasem zajrzał do warsztatu. Tak, tak! Dobrze słyszycie. Sam święty Mikołaj, największa szycha świąt, szef wszystkich szefów, był tutaj i oglądał każdy prezent i każdy akceptował. On mnie powiedział... Ho, ho, no bardzo gustowna wstążka. Słyszeliście? Gustowna wstążka. Ja! No nie mogłem być bardziej dumny i szczęśliwy. Zarumieniłbym się z wrażenia, gdyby nie to, że jestem czerwony z papieru. Czekajcie. O to, że jestem świątecznym prezentem, to się domyśliliście, tak? Nie? O, to wybaczcie. To jeszcze raz. Cześć, jestem prezent. Taki najprawdziwszy, nieudawany prezent świąteczny. No wiecie, kwadratowe pudełko, ładnie zapakowany w czerwony, połyskujący papier i przewiązany grubą, zieloną wstążką z misterną kokardą na górze. Tylko nie pytajcie, co mam w środku. Mamy wśród prezentów takie powiedzenie. Nie pytaj, kotku, co mam w środku. Stworzyły mnie elfy. No na pewno znacie. Pół metra max, spiczaste uszy, za duże buty, takie klimaty. Bardzo pracowici ludkowie... Choć trochę przesadzają z lizakami i czekoladkami.
przez co ich krawcowe ciągle muszą poszerzać im spodnie. Halo? Elfy! Elfy! Ja żądam! Halo, czy ktoś mnie słyszy? Elfy! Mikołaju, renifery! Chcę być podarowany! Chcę! Sopelek! Sprawdźmy jeszcze na koniec listę. Zostały ostatnie minuty do startu Sań Świętego. Prezenty spakowane? Tak. Sanie naoliwione? Oczywiście. Renifery nakarmione i pogłaskane? O, jeszcze jak. Strój Świętego wyprasowany? Wyprasowany. A pompon na jego czapce? Bielutki, puszysty. Mapy spakowane, a zegary nastawione? Tak i tak. No, to teraz tylko ostatnie odliczanie i Mikuś może ruszać. Jeszcze ja? No czekajcie, jeszcze na mnie! Sanie, stop! No jeszcze ten worek! Ten leci akurat do Poznania. Czekajcie! Ej, no elfy, czekajcie no! Zaraz pozbieram, no. Ale bałagan. Wszystko dobrze tam? O, a mówiłem, żebyś porządnie przyszył kokardy przy butach. Czekaj, pomogę ci pozbierać. Co ty tam dźwigałeś? Też pytanie, no prezenty. No dobra, zbieram ostatni i chodźmy. A ten czerwony? O, zobacz, tam, na dolnej półce. O, kolego, ale się schował. Dalej, dalej, wsiup do wora i lecisz w świat. Czy to się dzieje naprawdę? Zabrali mnie? Ciemność! Widzę ciemność! Jest tu kto? Czy to jest worek świętego Mikołaja? Jasne! Witaj! Właśnie, ładny papier! Spójrz, mamy tę samą wstążkę! Cześć! Ej. No witajcie, witajcie wszyscy! Jestem taki szczęśliwy! Na choince w dzień świąteczny bombki toczą spór bajeczny. Która błyszczeć bardziej będzie? Gdzie anielski włos się przędzie? Która wyżej? Która niżej? Kto ma gwiazdy być najbliżej? Odmian bombek jest tu wiele. Więc słuchajcie, przyjaciele, są tu duże, są też małe, kolorowe oraz białe, są wiekowe z tradycjami oraz takie z sopelkami. Są pierniczki i lizaki, ptaszki, konie i cudaki, świateł, migoczący sznur. Między bombką jedną, drugą łańcuch mruga srebrną smugą. Tak się zwinnie wszędzie krzątał, że się biedak w końcu splątał. Kłócą się, jak na straganie. Kto piękniejsze ma przybranie? Krzyczą, piszczą, igły sypią i na siebie groźnie łypią. Rumor straszny wprowadzają. Srebrnym sztućcom spać nie dają. Szopka łapie się za uszy. Lud pod strzechą się aż kruszy. Pewna bombka, jak świat stary, rzecze na to. No nie to wiary. Jeśli mogę wam coś radzić, po co się tak kłócić, zwadzić? Po co w święta nerwy strzępić i nawzajem się tak tępić? Wnet kolędy zaśpiewajmy, radość wokół wszystkim dajmy. A choinka na to? Ja nie umiem rymować, no. No i gdzie się pchasz, złota, na moją gałązkę? Ja byłam tutaj pierwsza. Hy,
Jak ty byłaś pierwsza srebrna, to ja jestem pisanką. Aha. To zawsze była moja gałązka. Ta gałązka nie wytrzyma ciężaru takiej nadmuchanej bombki jak ty. Oj, kto to mówi? Sama jesteś szersza niż wyższa. Ha? A ty masz krzywą zawieszkę. A tobie to odpada farba. A ty jesteś krzywa. A ty niemodna. Ha? Drogie panie, trochę spokoju. Są między nami małe cukiereczki i lizaczki. Nie godzi się, żeby tak krzyczeć w ich otoczeniu. Trochę kultury. Czy pozwolą panie, że się zawinę tutaj obok? Może zamiast krzyków ponucimy sobie jakąś kolędę? Te, panie Łańcuch! Ktoś się pana pytał o zdanie? Dobrze mówisz, moja złota. Pan nie zadziera z moją przyjaciółką. I dlaczego się pan wtrąca w nie swoją rozmowę? Patrz go! Myśli, że jak się może owinąć wokół całej choinki, to najmądrzejszy na świecie. Chodź, moja srebrna, przejdziemy na drugą stronę choinki. Dobrze mówisz, moja złota. Tędy zatem. Nie, no coś ty. Trzeba w drugą stronę. Co ty tam wiesz? Wydmuszko jedna. Słuchaj się mnie. O, ty mi tutaj tylko się nie wymądrzaj. O, jak dobrze wrócić na znajome drzewko. To moje 156. święta. Dawniej na choince wisiały kasztany i szyszki. A teraz? Teraz tyle was tutaj. A opowiadałam wam, jak mnie wychuchnęli w fabryce bombek w Złotoryi? Co zrobili? No, wychuchnęli. Co? Dmuchnęli, huchnęli w szkło, no i wyszłam. Zrobili tak. O właśnie. Już dobrze. Babuszko, bo się zmęczysz. O, popatrzcie, rodzinka przyniosła nowe bombeczki. O nie, znowu nowe. Cześć i czołem. Patrzcie wszyscy, doskoczę na sam czubek. Nie doskoczysz, młodzieńcze, nie doskoczysz. Doskoczę. Spadniesz i się zbijesz. Nie zbiję. Słuchaj starszych, zbijesz się. Nie zbiję. Przybijesz się. Nie zbiję. Skaczę. Ui! No i się zbił. Szkoda. Piernikowy ludku, czy możesz zaprowadzić mnie na drugą stronę choinki? Tam obok stołu. Lubię sobie porozmawiać z zabytkową zastawą stołową z Chin. To porcelana. Jasne, babciu, już się robi. Pani Bombko, proszę za mną. Wróćmy do naszego prezentu. Oj, trochę rzuca. O, worek się otworzył. Ale ten świat jest wielki. I co tak migoce nad nami? Jakby tysiące światełek na wielkiej choince. Te, panie prezent, pan się tak nie wychyla, bo jak zaraz przyspieszymy, to hop i wyleci pan z worka. A pod nami teraz same morza and ocean. Zaraz przyspieszymy do prędkości ponadgwiazdkowej i lepiej się czegoś złapać. Halo? Halo? Kto to mówi? Mikołaju, to ty? O, a gdzie tam?
Mikołaj skupia się na misji, nie może tracić czasu na pogaduszki z każdym z prezentów osobno. Spójrz niżej. Na płozy sań? Wyżej. Renifer? O, bliżej. Sumienie? To ty? O, na gwiazdkę i wszystkie bombki. Spójrz na deskę na saniach. To ja, kompas. Taki duży złoty wskazuje kierunek i nawiguje. A. Witaj, panie kompasie. Jestem taki podekscytowany. W zeszłym roku nie dostałem się do worka Mikołaja i czekałem cały rok na półce. A teraz, w końcu lecę saniami i zostanę komuś podarowany. To dla prezentu największe marzenie. Znaleźć się pod choinką w dzień Bożego Narodzenia. O, to co masz w środku? Może zegarek? Lubię zegarki. To moi dalecy kuzyni. Wiesz, ja ogarniam przestrzeń, zegarki zajmują się czasem. To co? Zegarek? O nie. Zawartość prezentu jest absolutną tajemnicą. Znają ją tylko elf pakujący prezent, no i oczywiście sam prezent. Kodeks honorowy prezentów bożonarodzeniowych i urodzinowych jasno mówi, że porządny prezent za wszelką cenę bronić będzie tajemnicy swojego wnętrza i zachowa ją aż do momentu otwarcia przez człowieka obdarowanego. Kropka. Okej, kodeks honorowy, rozumiem, szanuję. Ale co? Zegarek? Okej! Panie prezent, trzymaj się! Szykujemy się na zmianę kursu! Teraz lecimy na wschód! Oj, panie kompasie, ale wieje! O, aż mi się kokarda przekrywia! A gdzie my właściwie lecimy? Wszędzie! Na wschód, zachód, północ i południe! Od pustyni aż po szczyty gór, na wyspy, półwyspy i kontynenty. I to wszystko w jedną cudowną noc. A ja gdzie dolecę? O, tobie tylko ten w czerwonym. On tu rządzi. O, a teraz uważaj, kolejna zmiana kursu. Tym razem na południe. O, będzie cieplej. Ale zaraz. Uwaga! Kompas do Mikołaja! Zaleca się ominąć łukiem przed nami. Mikołaju, unik! Zwrot! Skręt lewo! Lewo! Mikołaju, obiecałeś! Nie! Stop! Nie możemy tam lecieć! Nie możemy! Nie! Panie kompasie, co się dzieje? Kompasie! Kompasie! Ojej! Co robić? Na kokardę i papier świąteczny! Pomocy! Ratunku! Południe! Dobrze, że już koniec. Nie znoszę trójkąta bermudzkiego. Wszystko mi się wtedy miesza. Panie kompasie, wszystko z tobą dobrze? Co się stało? Próbowałem pomóc, ale ty wtedy... A ja na to? A ty znowu... Panie kompasie, co to było?
Trójkąt bermudzki, drogi prezencie, trójkąt bermudzki. No wiesz, takie tajemnicze miejsce na Atlantyckim Ocean. Pole magnetyczne dziwnie tam działa i takie urządzenia jak kompasy wariują. Wariują? Wariują totalnie. Dobrze, że już po wszystkim. Ale popatrz, zbliżamy się do lądu. Czasem na choince. No, a gdzie nasza gwiazda, pierniku? No, może jeszcze w piwnicy, lizaku. Może w tym roku o niej zapomną. O nie, właśnie wyciągają ją z pudełka. Och, co, już czas? Czemu mnie nikt wcześniej nie uprzedził? No, no dobrze, już dobrze. Niech będzie. Czas na... show! Zanieście mnie na scenę, to znaczy na choinkę. Tylko ostrożnie i z wyczuciem. Czy wszystkie światełka są już odpowiednio ustawione? A choinka nie stoi przypadkiem w przeciągu? No nie chcę gwiazdożyć, no ale wiecie, gwiazda musi się odpowiednio prezentować. W końcu kto jak kto, ale to ja jestem tą wisienką na torcie. Jestem fantastyczna, zgrabna, modna, po prostu śliczna, zupełnie inna. Ja tu nie pasuję, zachwycam, zawstydzam, szokuję. Gwiazda, tak się cieszymy, że cię widzimy. Och, jak miło widzieć wasze uśmiechnięte buźki. Pewnie się stęskniliście za mną, ale nic się nie martwcie, wasza gwiazda już tu jest. Nie wiecie nawet, ile ja podróżowałam między świętami. Odwiedziłam tyle pięknych miejsc. Najwyższe palmy na bezludnych wyspach, wierzchołki drzew w lesie amazońskim, a i nawet... A nie chciałaś tam może zostać na zawsze? I zostawić was samych na święta? Nigdy bym wam tego nie zrobiła.
tak miło wrócić na swojskie drzewko. Do was, moje kochane, wierne ozdóbki. Czy ktoś mógłby zawiesić w końcu światełka? No bo wiecie, na przykład w Chinach to... Nie no, trzymajcie mnie. W jakich Chinach? Z choinki się urwałaś? Przecież wszyscy doskonale wiemy, że pomiędzy świętami mieszkamy w piwnicy, na tej samej półce, tylko ty, gwiazdo, w innym pudełku. Pi! No też coś. Bo ja podróż odbywam wyobraźni. No ale co, taki przyziemny, spalony piernik z dołu choinki może o tym wiedzieć. Ja przyziemny, spalony? O, wypraszam sobie. Nie tylko mówię, że trzeba mieć trochę finezji, żeby podróżować w wyobraźni tak jak ja. A więc, zanim mi tak nieuprzejmie przerwano, mówiłam, że podczas mojej ostatniej podróży z Chin, no to właśnie tam było psst, tak przecudownie. Ja... Pierniku! Daj spokój! Nie kłóć się z gwiazdą, to nie ma sensu. Jak się obrazi, to będzie nam marudzić przez całe święta. Pamiętasz, co było 3 lata temu? Postawili choinkę w złym miejscu, gwiazda nie miała widoku z okna i strzeliła focha. W ogóle nie można się było z nią dogadać. Ani nawet nie opowiedziała nam, jak wygląda stół świąteczny. A tylko ona miała na niego odpowiedni widok. Ani nawet nie pozdrowiła Mikołaja, jak przyszedł z prezentami. Nawet wesołych świąt nikomu nie życzyła. Lizaku, nie możemy tolerować takiego zachowania. No ale są święta. Czy nie lepiej spędzić je w miłej atmosferze, akceptując jej niektóre... dziwactwa? No może masz rację. Ale jak zacznie śpiewać tą swoją ulubioną kolędę, to ja skaczę z choinki. Jak zacznie śpiewać, to zatkaj uszy watą. Świetny patent, mówię ci. O czym tam na dole szepczecie? W ogóle nie słuchacie mojej opowieści o dalekich krajach. To jest takie nieuprzejme z waszej strony. Rozmawiamy o tym, jaka jesteś wspaniała, gwiazdo. Tak, 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 tak. I w ogóle nie szurnięta. Pierniku! O! Chyba słyszę oddział lampek choinkowych. Uważam, że już dawno powinny zrobić mi odpowiednie oświetlenie. Żebym ja ci zaraz czegoś nie zrobił. Oddział lampek wita towarzyszy z choinki. Lampki w szeregu zbiórka. Panie kapitanie, meldujemy supeł na 4 metrze. Przystępujemy zatem do operacji rozsupłanie. Lampki, od 20 do 50 ostry skręt w lewo. Środkowa, odwrotną stronę, proszę. Dookoła supełka i przez dziurkę. Lapki na końcu, kontrujemy. Bardziej w lewo. Nie, bo w lewo. Nie no, przesuń tę drogę. Nie przez te pętle. Dlaczego tu wlazłeś? Ale przez tą drugą. Się świecisz. Ale zróbcie mi jakieś miejsce. Przez tą drugą. Przez te pętle mówię. Bardziej w lewo. Tak. Czy to naprawdę musi tak długo trwać? To jest takie nieprofesjonalne. Za moich czasów to na choince wieszało się prawdziwe świeczki. Tak. Ale twoje czasy, babciu, dawno się skończyły. No, to wszystko na miejscu. Uwaga, lampki, na moją komendę świecimy. 3,
2, 1, teraz! Jak pięknie świecą. Coś magicznego. Lampki. Lampki to zawsze robią robotę. No tak, bo ja jestem taka piękna. Lampki, dziękujcie mi, że możecie świecić odbitym moim blaskiem. Zbliża się. Co się dzieje? Lampki, czemu świecicie na alarm? Srebrna? Srebrna, wiesz o co chodzi? Czy wy wszyscy musicie robić taki raban? Właśnie drzemałam dla urody. No naprawdę, że też musiałam trafić na to drzewko? Lampki, lampki, co się dzieje? Kot. Cicho, bombeczki. Cicho, świecidełka. Pobawimy się troszkę. Puszczaj mnie! Ty, sierściuchu jeden! Ty dachowcu! Ty kocurze od siedmiu boleści! Czy ty wiesz, z kim masz do czynienia? Ja jestem gwiazda. Gwiazdą ludzi fantazją. Puszczaj! No, gdzie mnie zabierasz? Pomocy! No to jest napaść! Puszczaj! Pomocy! No to z gwiazdą mamy z głowy. Na chwilę zostawmy choinkę. Sprawdźmy, co u naszego prezentu. Przyspieszamy!
pasie, aż mi się w pudełku kręci od tej prędkości. Wszystko mi się już miesza. Dźwięki, kolory, chyba zaraz zemdleję. Prezent, trzymaj się, teraz będzie ostry skręt w prawo. Co mówiłaś? Trzymaj się! Co? O nie, nie, nie! Wypadam z worka! Mam cię! Ha! Och, dziękuję! Panie kompasie, uratowałeś mnie! Eto! To ty umiesz latać? No jasne, że umiem latać! Przecież jestem kompasem Szefego i Koła! Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć? Tfu! A myślisz, że łatwo się mówi, jak się trzyma wielki prezent w zębach? Mówiłem. No jasne, że umiem latać, przecież jestem kompasem Świętego Mikołaja. Skoro sanie latają, to ja też. Oj, kompasie, jak mam ci dziękować? Uratowałeś mi życie. O, drobiazg. Aha! Chyba dolatujemy do twojego domu. Patrz, Mikołaj po ciebie sięga. Co? Och, naprawdę? Kompasie, to mój dom? To tutaj trafię? Jak mam ci dziękować, panie kompasie? Uratowałeś mi życie. O, drobiazg. Oho, ale chyba dolatujemy do twojego domu. Co? Naprawdę? To mój dom? To tutaj trafię? Panie kompasie, ale ja muszę ci jeszcze jakoś podziękować. Wiem. Zdradzę ci, co mam w środku. Panie kompasie, w środku mam... No. Nieważne, co masz w środku. Ważne, że sprawisz komuś radość. To jest prawdziwa magia prezentu. Panie kompasie, jest pan najlepszy. Nigdy pana nie zapomnę. Żegnam prezencie. Powodzenia! Cicho! Coś słyszę! Hej, na górze tam! Ciszej! Coś słyszę! Co to było? Czy ktoś coś widzi? Nie pchaj się! Też chcę zobaczyć! No, nic nie widzę! A gdzie rodzina? Siedzi już przy wigilijnym stole. O! Tam widzę przez okno! Tak! But! Czerwony but! To on! Co mówiłaś? To Mikołaj! No też chcę zobaczyć! No przesuńcie się! No przesuńcie się! O! Niesie worek! Ciekawe, do kogo trafię? Mikołaju! Aż mam gęsią skórkę na papierze! Chyba mam tremę. A jeśli się nie spodobam? No, niby fajny ze mnie prezent. Ale czy na pewno? O, Mikołaju, widzę choinkę. Ale jest piękna. Psst, psst. Spójrzcie. Ale piękne prezenty. Jak ich dużo. Na Mikołaja to zawsze można liczyć. Wesołych świąt, Mikołaju. Powodzenia w dalszej podróży. O, uśmiechnął się do nas. Do mnie też, no. To już koniec historii zagubionego prezentu. Pamiętajcie, że nie jest ważne, co prezent ma w środku. Ważne jest, że sprawisz nim komuś radość. Życzę wam wesołych świąt, Święty Mikołaj.
boisku udział wzięli Agnieszka Mikulska, Anna Rozmianiec, Jakub Woźniak, Tomasz Rozmianiec. Scenariusz Agnieszka Mikulska. Muzyka Jakub Woźniak. Produkcja Miasto Poznań i Estrada Poznańska.